Dzień dobry, z tej strony Pixela, to jest Let's Play Spyro 2! Japońskie Spyro 2! Powinienem się nauczyć chyba na ten Let's Play wymawiać Spyro po japońsku. I witam was z powrotem Road to Spyro Reignited Trilogy, które wreszcie mam spreorderowane. Bo wreszcie w jakimś sklepie to znalazłem, w sumie mam od paru tygodni to... Nie, aż tak daleko to nie. Ale w każdym razie dziś będziemy przechodzić kolejny poziom, który nie pamiętam jak się nazywa po angielsku. Ale to jest chyba poziom, który dobrze wiem jak wygląda. Dokładnie, tak, wiedziałem, że to ten poziom, który jest świetny, który został pokazany nawet na jednym ze screenshotów z Reignited Trilogy. Został pokazany na jednym z screenshotów z Reignited Trilogy i w ogóle ostatnio po prostu mamy wysyp nowych rzeczy z Reignited Trilogy. Wreszcie nam został pokazany gameplay, taki poprawny gameplay, nie że w trailerze czy coś, tylko w cudzysłowie z HUD-em i tak dalej, który HUD mi się niezbyt podoba, bo nie ma... bo HUD nie wygląda jak tutaj, że mamy skrzynie po prostu i obracają się nam... cały czas te. Jak to się nazywa? Liczby. Nie obracają nam się liczby. HUD wygląda tak, że po prostu to jest trochę jak ze Spyro 2 i 3, że mamy tam po prostu po lewej kryształ. Co okej, to mogę jeszcze zrozumieć. Chcą to jakoś wszystko, żeby wyglądało to podobnie. Okej, fajnie. Ale pozbyli się 3D. Cyfr. Pozwoli się 3D cyfr i mi się to bardzo nie podoba. I dodatkowo jeszcze za każdym razem, kiedy dostajemy na przykład, no nie, o 5 warty 5 klejno, to nie idzie tak jeden po drugim, że no z 32 idzie na 33, 33, 34, 35, 36 i 37 dopiero, tylko od razu z 32 leci na 37 powiedzmy. Coś w tym tylu. I to mi się bardzo nie podoba. Bo to jest taki, to jest tak bardzo satysfakcjonujące, jak się widzi, że właśnie ten licznik tak idzie w górę. Dobra, tego smoka uwolnimy w końcu. Tutaj jest slip cave. Ittoku ga koko ni wa ooki na teki ga goro goro shite. Tai atari dake de wa taosen kara na. Dobra, więc on o czymś tam mówił. Nie wiem o czym, ale o czymś na pewno. I lecimy dalej. Więc tak, w sumie zostały nawet dwa pokazane gameplaye, oba ze Stonehill. Jedno zostało przez oficjalny oficjalny Twitter i Facebook Spyro pokazany, a drugi został przez IGN, który jest innym klipem. Więc fajnie, fajnie, bardzo fajnie. Im więcej Spyro, tym lepiej. Ja i tak czekam na E3, gdzie po prostu pokażą Spyro 2 na 100%. Bo ja to wiem, że pokażę Spyro 2 na E3. Ja to po prostu wiem, ja to mówię, będzie trailer i pokażę, znaczy może nie trailer, może co najwyżej gameplay ze Spyro. Znaczy, nie zrozumcie mnie źle, albo pokażę, zrobię trailer, fajnie by było jakby zrobili trailer osobno na każdej z gier. Ale... Hikai, Spyro, Giro no yoroi wo kiteru ooki na nook. Yatsura wa tottemo chikara ga tsuyokute, koko no nook tachi no leader da kara ne. Tak, ale fajnie by było jakby zrobili trailer dla każdej gry osobno, ale jednak, chyba jednak sądzę, że bardziej pokażą gameplay, na przykład, no nie wiem, z Glimmer albo z Chaos Badlands, bo to jest bardzo taki, no wiecie, no jak to się mówi, ikoniczny, rozpoznawalny, tak to jest po polsku, rozpoznawalny poziom. Przez to sądzę, że właśnie pokażą Skeletons Badlands albo właśnie Glimmer. No. Więc taka jest moja opinia o tym, co właśnie, jak to pokażą. A czy coś mogą więcej dać? No oczywiście parę screenów się też pojawi. Może koncept arty? Fajnie było zobaczyć koncept arty. Ale no, na razie jestem z tym wszystkim taki dosyć
Nie wiem, jak to powiedzieć bezpiecznie na stole. I guess. I teraz wziąłem tutaj kluczyk, bo... Co mi tam? Jak znam tą drogę na pamięć, bo to jest właśnie ten jeden... Prawdopodobnie to jest mój ulubiony poziom w właśnie... jak się ten Hubble nazywał? Homeworld, znaczy się. O, smok. No, to było szybkie. Tego się nie spodziewałem, a chciałem sobie nalać herbaty. No cóż, goddammit. O czym to ja? Koncept arta chyba to było, co nie? No ja bym chciał bardzo zobaczyć koncept arty, bo ja bardzo lubię koncept arty. I różne arty. W sumie mogę zawsze coś na tapetę ustawić, bo jak... Bo przyznam już szczerze, że trochę mi się nudzi mój... Moja tapeta na telefonie z... znaczy to chyba nie jest nawet okładka, tylko po prostu promocyjny art Spyro Reignited Trilogy. Ze Spyro, wie się dobrze o czym mówię, to zostało nam jako pierwsze pokazane. Jako jest na razie uznawane za okładkę z gry, chociaż po ostatnim promocyjnych targach sądzę, że to nie jest okładka. Jednak, że okładka będzie inaczej wyglądała samego z Reignited Trilogy, a to jest po prostu taki placeholder. Placeholder. Ładny placeholder, ale styl placeholder. Ale bardzo go lubię i jest ładny. Więc to się chyba najbardziej liczy, że jest ładny. Mi się podobie. Jakby coś takiego jeszcze... Popatrzcie, no bo ten obrazek, który został pokazany jest promocyjny teraz placeholderem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przedstawia nam tylko ze Spyro 1. I bodajże to jest... no nie pamiętam. Magic Crafters bodajże, to jest Homeworld, przedstawia. Ciekaw jestem, czy dla każdej gry też będą robili takie specjalne arty, że na przykład... no nie wiem, Spyro... Ej! Teraz się zorientowałem. Przecież title screen Spyro 1 właśnie się zaczyna w Magic Crafters. Więc co jeśli będziemy dostawać każdy art taki z... po prostu jak z title screena. No na przykład... No nie wiem. Auto przejeżdża mi przed oknem. Traktor chyba. Nie wiem, mam zasłonięte okno. A więc o czym to ja? Aha, dobra. Więc na przykład Spyro 2 by to było po prostu Spyro na tle Skell's Badlands. Spyro 3 to by było po prostu Spyro na tle... znaczy... Jak to się mówi, że na tle? Nie, dobra, nieważne. Na tle Fireworks Factory. I... No. Chciałbym to zobaczyć. Chciałbym to widzieć naprawdę. Byłoby fajnie. Jakby takowoż było. Bo ja lubię takie rzeczy. Nie. Ja się nie wróciłem po tą skrzynię, co nie? God damn it. Dobra, zaraz się wróciłem po tą skrzynię. Jak ja mogłem zapomnieć o niej kompletnie? W ogóle za pierwszym razem jak grałem w Spyro, znaczy jak doszedłem tutaj do tego poziomu, to oczywiście no ja jak to ja nie zauważyłem tych klejnotów na tych latarniach i chyba pół godziny chodziłem po tym poziomie szukając ich jak głupi. Aż w końcu, nie wiem czy to bodajże ja po prostu w końcu zauważyłem to jakoś skacząc coś, to czy po prostu kamera mi się zgliczowała i w końcu na to tak, i w końcu zauważyłem te klejnoty i takie... Chwila, moment, coś mi się tu nie zgadza. Spróbuję w to zaszarżować. O, pykło. Umaję no koto, mada kodomo da to omotte ta ga, dojera kento chigai datta yo da na. Mou kodomo ja nai yo. Kento tte nani? Lecam ogólnie wszystkim herbatę. Aż tak pijcie herbatę. Audycja nie jest sponsorowana, po prostu lubię pić herbatę, też powinniście lubić herbatę. Nie zmuszam oczywiście, ale herbata jest bardzo fajna.
Osobiście kamień nie lubię, jakby ktoś chciał pytać. Nie wiem nawet czemu, no to znaczy wiem czemu, bo mi smakuje, ale... ale tak po prostu, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. Może po prostu taką okropną spróbowałem kiedyś. Tak mi się już odwidziała kawałka. Dobra, uratujemy jeszcze tego typa. Ja, końca, końca! On coś tam konsia, konsia? Nie wiem, może coś smacznego. Zaraz ktoś to zna, japoński. Co ty ignoranci, kurde? Nie wiesz co to jest, nie wiesz co to znaczy? Patrz co to znaczy, kurde! Ty jesteś jakimś idiotą, że tego nie wiedziałeś. Ty kurde! Jak ty masz prawo w ogóle istnieć, kurde bele. Ty to jesteś taki siaki i owaki, w ogóle zabij się, coś tam, Jezu. Śmiejecie się, ale ja widziałem parę takich sytuacji kiedyś. Sam osobiście nie aż tak bardzo, ale... Ale widzieć widziałem. Nie powiem, że było najbardziej dumna rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem w historii ludzkości. Okej, okay, mamy kluczyk i teraz możemy to otworzyć. Taki. Teraz jeszcze wracamy, żeby zdobyć te 3 życia ostatnie. I zabrakło nam 3 klejnotów. Które nie mam zielonego pojęcia, gdzie są. Oh boy! Dobra, to teraz mam małe déjà vu. Chyba, że wiem dobrze, gdzie są. Aż nie wiem, gdzie są. No ale cóż, to jest cała zabawa teraz ze Spyro, więc to się przyzwyczajcie w sumie do tego, bo to jeszcze będzie dużo razy. Może tu będzie? Dobra. Mam to. Myk. Okej. O. Jak ja tego nie zauważyłem. 16 żyć. O jeżu. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie jest klejnot? Chyba tu pójdę. No. Może to będzie klejno? Może na jakiejś lampie będzie i będzie fajnie, bo zdobymy klejnot. Znaczy, co ja sobie widzę, to albo będą to 3 klejnoty, albo to będzie jeden podwójny i jeden pojedynczy. O, dokładnie jak powiedziałem. Jeden podwójny i jeden pojedynczy. No i wystoprocentowane. Dziękuję bardzo. Nie ma tu na szczęście żadnego Actifa. W ogóle Actif to brzmi jakby jak coś zrobione przez Eggmana, to by było. Znaczy wszystko co ma w sobie Egg brzmi jak coś zrobione przez Eggmana, więc mój argument nie jest tutaj zbytnio dobry. Okidoki, co teraz? Może Speedway bym sobie pierdyknął jak na szybko? To chyba jest zbyt głos. Czy to jest rozwalone? Tak, jest rozwalone. Lubię jak jest rozwalone. Nie wszystko, czasem, ale dobrze. Okej. Okay. Teraz Speedway i... Nie jestem pewien, czy jeszcze nam jakiś poziom został, szczerze powiedziawszy. Nie, chyba jeszcze jeden jest. Jak nie więcej. Ja bardzo lubię ten ogólnie Speedway, jest taki klimatyczny. I trudny. Nie pamiętam, co mi się tego przychodzi. Znaczy, chyba to nie jest ten, o którym myślę. Chyba po prostu mi się pomyliło z czymś, ale... No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Może tak zrobimy. Myk. Ale muzyka tu jest fajna, taka przyjemna. O tak, to jednak jest na poziomie tym. Nigdy nie umiem spamiętać tu kolejności, bo zawsze mi coś po prostu, coś zawsze pochrzanie, coś zawsze zrobię to źle, jest później dupa, bo nie mogę tego naprawić w żaden sposób. Więc okay, to jest myk, tu jest coś, tak, teraz szybko lecę, ja tego nie skrzanie, to są po prostu Jesus. No dajesz! God damn it! To jest chyba red. Dobra.
Okej, okay. Jednak się schroniłem. Ja to ogólnie chyba w ogóle kiedyś inaczej robiłem, że w ogóle leciałem w drugą stronę, odwalałem jakieś głupoty i dopiero ostatnio wziąłem te skrzynie. I nie wiem, co było za mnie tak, ale styl. Może dosyć trochę mało mówię, bo zwykle się w sumie denerwuję na to Speedway w Spyro 1, ale... staram się jakoś być informatywny, mam nadzieję, że byłem informatywny, moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Kto ogarnie ten żart, to pozdrow dla niego. Nie będę go tłumaczył, bo jest dosyć skomplikowany. And here's the shadow box. Nick, oby tylko nie skrzynić. Dobra, trzeba dolecieć tylko tu szybcio, bo tu jest jeszcze jeden. I Nick, kurde. First try, prawie. Okej, okay, to chyba to i... Tu nie chcę. Nice, okej. Okay. Już prawie ogarniam, o co chodzi w tym japońskim całym. Okidoki, i co teraz? Tu jest jeszcze jakiś poziom. Jest active, ale on jest niepotrzebny, ale w sumie... Mówię tylko dowie się o tym, że jestem lepszy od niego. Okay, więc tu nic nie ma. Co nie wiem w sumie, czy jest dobre, czy złe. Więc tu... Ej, tu nie byliśmy, właśnie, kurde. I myk. Co to jest za poziom, bo nie pamiętam. Jak większość z tych poziomów. Zresztą. Doktor Szem. Bardzo lubię ten poziom akurat, bo jest dosyć krótki i przyjemny. Chociaż sam Dr. Shemp nie jest jakoś moim ulubionym, jedną z moich ulubionych rzeczy, jeśli mam być szczery, ale da się go przeżyć. Jakiś typ tam spadł. A nie, tu spadł. Bo go jego kobieta zrzuciła. Nie wiem dlaczego... Nie wiem, czy oni mają tak naprawdę skręcać i nadal na mnie... Po prostu nawalać, czy oni tak od razu po prostu lecą w tą przepaść, tak specjalnie. Trudno mi jest to określić. Biorąc pod uwagę, którego mają za żonę. Tam się chyba rzuci. Okej, okay, dobra, nie, to było hapki. To było złe. Przydałby mi się jakiś taki... Fajna rzecz, nazwana Sparks. Tak, dobra, YOLO jak to mówię. Zaraz się uwolnię. Ale smoku, tylko najpierw chcę zobaczyć, czy jest coś tutaj ciekawego. W sumie. Dobra, teraz się uwolnię, panie smoku. ここのボスは自分のことめちゃかっこいいと思ってるんだ。いつも鏡なんか見ちゃってさ。だから背中の方までは気が回っちゃいないんだよ。 Ale mnie to nerwuje jego głos. Jakby dosłownie do dziecka mówi. Ja nie lubię jak ktoś tak mówi. Ja i tam... Aaaa, bo się skryła! No tak, zapomniałem w sumie, że tu można wejść. Zakładam, że pewnie Mr. Shemp, Dr. Shemp mnie rozwali, ale by chyba w sumie dobrze było, przynajmniej się po drodze. Myk. Tu i myk. Voilà. Teraz w sumie tu pójdę. I teraz doktor Shemp. Ciekawe, czy mi się to uda bez śmierci zrobić. Pewnie nie, ale... A kurde, tak ci te za mnie. Dlaczego taka scenka mnie nie... Taka scenka powinna mnie zablokować. Halo, coś się dzieje.
Okay. I tak trochę to szcizowałem, bo zszedłem z platformy, ale... Goddammit. No, ono tu. I tyle po moim ranie bez śmierci, ale przynajmniej mam Sparks teraz. Ha! Jeszcze te czarne paski na górze i na dole. Ten doktor Szemb jest cholernie prosty na wersji japońskiej. Co się z nim stało? Halo. To nie jest doktor Szemb, jakiego ja pamiętam. Buu. Nie jest takiego doktor Szemb, on jest zbyt easy. Ja wolę amerykańskiego, który był trochę trudniejszy, ale no kurde. Ja mogłem równie dobrze robić tak, jak teraz zrobiłem i kurde, nic by mi się nie stało. Okej, ale teraz pytanie za milion punktów. Gdzie jest te 10 klejnotów ostatnich? Domyślam się, gdzie mogą być. Dla mnie jest to tak pewien. Jestem idiotą. Inny. Teraz możemy wyjść z tego poziomu i iść sobie do Magic Crafters, poziomu, o którym wspominałem na początku odcinka. Myk. Znaczy, wspominam o mojej pogadance już z tym, co wyszło z Reignite, czyli ta lampa właśnie nie uratowała śmierci. I myk. Teraz możemy iść do balonista jakiegoś i ogarnąć jakoś, żeby dostać się do Magic Crafters. No i to będzie ciekawe. Dobra. Dobra, kolego. Okej. I guess here. To mi się udało. Chyba mi się udało. Yeah, boy! Ale w sumie nie jest, chociaż tak trochę na hubboard może mi starczyć czasu. Znaczy, widzicie, jak on był wolny? Co tu się stało? Dlaczego on był taki wolny? What the hell? Jeszcze sobie tutaj porobimy Hub World i ten odcinek będzie skończony. Lubię dosyć Magic Crafters, ale w sumie tak się wam przyznam szczerze, ale najpierw to. Koko wa Magic Garden. Dragon ga tsukau subete no maho ga umidasareru sekai. Mina ga kotsu kotsu to maho no kenkyu ni bottou shite itanda. Ale tak się wam przyznam, że jak byłem mały, taki bardzo mały, to w życiu tu, to zawsze tylko tu docierałem i tyle. Bo i w sumie nawet nie pamiętam, czy po prostu jak byłem bardzo mały, to nie miałem karty pamięci. Co w sumie jest bardzo mało prawdopodobne, bo mam kartę pamięci do teraz, do PS1 i naprawdę to nie była kupiona wtedy, kiedy... kiedy jeszcze PS1 było u nas nowe, ale... ale no nie wiem, szczerze wam powiem. Prawdopodobnie dlatego, że Spyro 1 ma gówniany system zapisu, że musicie wracać się do smoków, żeby zapisać grę, co nie jest zbytnio fajne. Mam nadzieję, że w Reignited Trilogy to będzie po prostu autosave, jak to było w dwójce i trójce.
Bo w jedynce tego bardzo nie lubię. Bo nie mogłem tego nie lubić wcześniej, bo wcześniej nawet nie umiałem tego zapisywać, ale... no. Więc chyba raczej sądzę, że ta druga opcja, że po prostu nie wiedziałem jak zapisywać, bo no wiecie, no, dziecko nawet nie rozumie angielskiego, więc no. Umiałem tylko wymawiać słowa tak naprawdę. Bo się nauczyłem przez Spyro wymawiać, naprawdę. Bo wiecie, Spyro 2 i 1 miało, 2 i 3 miało dialogi, to tak trochę się poduczyłem wymawiać. And here we are! Ok. Więc... otwórzmy go. Sono yajirushi to tsuita maho no yuka de super dash ga dekiru nda yo. Super dash! Sukke! Hora, yatte goran! Ok. To chyba wyczyściłem wszystko. Nie, tu jest jeszcze coś. Ale no tak, zapomniałem, to jest potrzebny klucz. Goddammit! Teraz myk i znapierdzielamy, kurde. No i myk. I teraz myk tutaj. Mamy normalną kamerę. I gówniane sterowanie tego. Otwórzmy jego. Tutaj jest Dragon'a otonani naru kame no shiren no bana no dzia. Wasi mo mukashi tobu no oboeta bakari no koro nia na yoku. Wakatta yo! Itte miru! Akidoki, I guess. O, i teraz tylko pytanie. Czy tym się da sterować? No się raczej da, ale takie... do dupy to sterowanie! Okej, okay, dobra, coś mi się udało. I guess. Zabrałem jakieś nawet te klejnoty. Łódź, bani! Teraz ty sobie tu spinkalasz. Ciekawe jest to, czy glitch z wyleceniem w górę przez tych typów i najpierw w nich szarżowania, a później... Nie wiem, nie pamiętam jak to się glitch robiło, ale ciekawe jestem, czy ten glitch działa na wersji japońskiej. Zapewne nie, bo fizyki się trochę różnią, ale być może. Może, nad morze. Okej, więc tu mamy zrobione i teraz tu mogę se pójść. Tu. No, załatwionego tego maga. To swoją drogą. Ostatnio przez Twitter Spyro. Twitter. Reddit Spyro. Dowiedziałem się, że. Aj. To są goście. Ja przez całe moje życie myślałem, że to są kobiety. A dopiero ktoś, kto zajrzał na to na emulatorze i przybliżył je, ogarnął, że to brązowe to nie jest. Nie wiem, buzia czy coś, tylko to jest broda. Ale nawet z tym głosem, no pomyśleliście, że to... No pewnie to facet, bo brzmi jak facet, ale kurde, to nie jest facet. Znaczy, no właśnie to jest facet. Znaczy, pomyślelibyście sobie, że to kobieta, bo brzmi droga jak kobieta, co nie? A tu takiego, kurde, że to jest facet. Co? Ja nic z Insomniac to zrobiło specjalnie. Daj wam głowę. Bo nie ma czegoś takiego jak przypadki. Ale dobra. To chyba było na tyle w Spyro 2 japońskim. Tu jest chyba... Jak tu jest, gdzie się gra zaczyna. Albo tu, tak. Tu. A więc dzięki wam za oglądanie. Zobaczymy się w następnym odcinku Spyro Reignited. Road to Spyro Reignited Trilogy. No i cóż, no. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa pa! Chaos!
control!